Państwa bardzo serdecznie. Pokażę Państwu dzisiaj, jak należy przyszyć guzika do spodenek. Każdy prawdziwy mężczyzna powinien to umieć zrobić. Pierwsza rzecz, nici. Ja tu mam już nitkę i igłę i nawlecono, zawiązane supeł na końcu i przystępujemy do roboty. Łotus pierwsza, nabijamy z tej strony, wkładamy guzika w tę dziurkę i syjemy. Oto ten sposób, tak kilka razy. Jak już powiedziałem, każdy prawdziwy mężczyzna powinien umieć to zrobić, ponieważ aby wyręczyć kobiety, ja nie mówię, że one to nie mają tego robić, ale przecież one mają też dużo bardzo obowiązków, od gotowania, chlania, czyli jedzenia, bawienia, bajtli dzieci, a do tych spraw łóżkowych i jeszcze wiele, wiele innej roboty. O, i proszę Państwa, to wygląda tak. Guzicek wierzył psysyty. Teraz przystąpię do obcięcia tej nitki. Dobra. Tutaj zawiążę na końcu supełka, żeby on się nam ten guzik nie wyślizgnął. Gotowe. Spódenki mamy już gotowe. Może was zakładać, a nie czekać na kobietę, co by ona nam to zrobiła za sobą. O, widać, to już jest gotowe. To nie jest takie trudne. Dobnie jak chłopi chodzili wszyscy do wojska, to umieli tak zrobić. A teraz to nie każdy tu potrafi. Dlatego ja wychodzę na przeciw temu wszystkiemu. Chciałem pokazać właśnie, jak się to robi. O, i tak chłopi, przysyjcie sobie takie podstawowe rzeczy. Nie odręcajcie tych naszych babko widzon. Dajcie im też trochę wytchnienia, niech one mają trochę radości z tego życia i świata. Dziękuję Państwu i zapraszam do następnych moich odcinków pokazowych. Dziękuję, do widzenia. Pięknie się kłaniam.